Szanowni, na dzisiejszym spotkaniu zajmowaliśmy się wygrywającą strategią w takiej grze. Przykład gry, w której istnieje strategia wygrywająca w pewnych warunkach. Mamy 20 pionków, gra dwóch graczy i każdy gracz w swoim ruchu zabiera jeden lub dwa pionki i gracz, który weźmie ostatni pionek, wygrywa. Pytanie jest, czy i w jakich warunkach i jaka istnieje strategia wygrywająca dla jednego z graczy. No, po pierwsze, to jest gra, która musi się skończyć rozstrzygnięciem, bo gracze zabierają pionki, liczba pionków jest skończona, który z nich zabierze ostatniego pionka, to jest oczywiste, prawda? No i pytanie, jak do tego podejść? No, od końca, to znaczy, może... Nie, to będę też zasłaniał. No, już zostanę tutaj. Załóżmy, że to my chcemy wygrać. My jesteśmy reprezentowani przez te zielone kółka i zielone liczby. No to w ostatnim ruchu możemy mieć, zastać tylko dwa klocki lub jednego klocka. Jeśli to jest jeden klocek, to zabieramy go. I jeśli to są dwa klocki, to zabieramy i w obu wypadkach to będą ostatnie klocki. No, żeby przeciwnik nie miał innego wyjścia i musiał nas zostawić z jednym lub z dwoma klockami, no to musi dokładnie mieć trzy klocki w przedostatnim ruchu, w ostatnim swoim ruchu, jak się okazuje. Tak? No wtedy jeśli zabierze dwa klocki, to zostawi nas z jednym, jeśli zabierze jeden klocek, to zostawi nas z dwoma. Oba te rozwiązania nas satysfakcjonują. No teraz, żebyśmy mogli zostawić przeciwnikowi trzy klocki do zabrania, to sami musimy mieć w poprzednim ruchu albo cztery, albo pięć klocków, no bo znowu się powtarza to samo rozumowanie, jeśli mamy pięć klocków, zabieramy dwa, jeśli mamy cztery, zabieramy jeden i zostawiamy przeciwnika z trzema klockami, a to z kolei oznacza, że przeciwnik musi być jeden ruch wcześniej, musi mieć dokładnie sześć klocków jeszcze przed sobą, bo znowu w zależności, niezależnie od tego, co zrobi, to wylądujemy w jednej z tych dwóch możliwości. No i żeby przeciwnika móc zostawić sześcioma klockami, to my musimy krok ruch wcześniej mieć 7 lub 8, to on musi mieć 9, to my w poprzednim ruchu musimy mieć 10 lub 11, to on musi mieć 12. No i to oznacza, że strategia wygrywająca jest taka, że jeżeli to my zaczynamy, i liczba klocków jest 20, to trzeba zostawić przeciwnika z liczbą klocków, która jest podzielna przez 3. No, czyli z 18. W pierwszym ruchu musimy wziąć dwa klocki. Wtedy przeciwnik zostaje z 18 klockami i już niezależnie od tego, co będzie robił, za każdym razem my jesteśmy w stanie zostawić go z liczbą klocków podzielną przez 3 i to po kolei, faza za fazą tej gry, etap za etapem tej gry, doprowadzi nas do ostatniej liczby podzielnej przez 3, czyli 3. No i dalej, tak jak już żeśmy rozmawiali. No więc to jest strategia wygrywająca dla gracza rozpoczynającego w takich warunkach, jakie są tutaj opisane. 20 klocków. No gdyby klocków było 21, czyli liczba podzielna przez 3, to sytuacja radykalnie by się zmieniła, bo to my zaczynając bylibyśmy skazani na porażkę, bo cokolwiek byśmy nie zrobili, to przeciwnik byłby w stanie zostawić nas w następnej rundzie z 18 klockami. Prawda? No powiedzmy, żebyśmy wzięli 1, to byłoby 20, to on by wziął 2, byśmy wzięli 2, to byłoby 19, to on by wziął 1 i zamienilibyśmy się tutaj miejscami. Innymi słowy, dla gracza rozpoczynającego istnieje wygrywająca strategia pod warunkiem, że liczba klocków nie dzieli się przez 3. Jeżeli liczba klocków dzieli się przez 3, to trzeba szybko zaargumentować, że to przeciwnik powinien zacząć rozgrywkę. No i jest alternatywa tej gry, do której link wam przekażę. No, tym razem zasady są takie, że dodajemy liczby do zera, 1, 2, 3 lub 4. No i kto pierwszy osiągnie 23, liczbę 23,
za chwilę sobie zagramy, ale warto sobie uświadomić, że to jest po prostu wariant tej poprzedniej gry. Możemy sobie wyobrazić, zamiast dodawać liczb, że mamy zakreskowane 23 pola i powoli wycieramy to, wycieramy te krzyżyki, tak? No to odpowiadałoby jakby zabieraniu klocków, tak? No i kto zabierze ostatni 23 klocek, ten wygrywa. No i przez analogię do tego, ach, właśnie zapomniałem udostępnić tej karty, tu jest właśnie ta gra, link do tej gry zaraz wam przekażę także. No i mamy tutaj sytuację taką, że możemy dodawać 1, 2, 3 lub 4 do zadanej liczby, która się wyświetla tutaj. No i kto pierwszy osiągnie 23, ten wygrywa. No a my tu mamy sytuację taką, że możemy sobie to odwrócić i zamiast myśleć o dodawaniu, możemy myśleć o zabieraniu klocków znowu, tak, że wycieramy. Mamy 23 pola zakreskowane, znaczy na każdym jest krzyżyk ołówkiem, mamy gumkę i wycieramy ten krzyżyk ołówkiem, tak jakbyśmy zabierali klocki. Kto wytrze krzyżyk w ostatnim 23 polu, ten wygrywa. No i przez analogię, teraz nie zapomnę udostępnić tej karty, przez analogię do tego, co tutaj się dzieje, widać, tutaj można było wziąć jeden lub dwa klocki, więc trzeba było zostawić przeciwnika z liczbą klocków podzieloną przez 3. W takim razie tutaj będzie chodziło o liczbę klocków podzieloną przez 4, przez 5, bo mamy do wyboru 1, 2, 3 lub 4. No i widać, że jeżeli przeciwnik nas, zostawimy przeciwnika w ostatniej rozgrywce z 5 klockami, to ile by klocków on nie wziął, to my będziemy w stanie wziąć ostatni klocek w następnym ruchu. No dobrze, są 23 klocki do wzięcia, no to my bierzemy 3 i komputer się namyśla, wziął 4, tak? Wziął 4 klocki, czyli w sumie wzięliśmy 4 klocki, czyli zostało 19, czyli do 15 trzeba wziąć 4, tak? Jest 8. Wziął teraz, wziął kolejne klocki, czyli jest 13. Zostało, tak? 23 minus 10 to jest 13, to trzeba wziąć 3. Dobrze, wziął 14, znaczy jest 14, czyli jakby wyczyszczone jest 14 pól z 23, czyli co? 23 minus 14, 9, tak? Czyli do 5 trzeba wziąć 4. No, wziął 20 i my teraz, wziął tak, że zostało 20 i my teraz spokojnie bierzemy 3 i wygraliśmy. Tak to zabawnie działa. Przepraszam za ten błąd w środku z tym, że nie udostępniłem tej karty. To mi się czasem zdarza niestety.